Cześć wszystkim, bo ogóle ona już nie wstaje do pracki, ale wiecie co? Nasze pragnienie się skończyło, no bo ona jest dyrektorem finansowym mega korporacji. To jest to, co chciała osiągnąć, ale to nie jest koniec tej kariery. Jest to dosyć szokujące, bo byłam pewna, że jakby ukończenie tej aspiracji to jest po prostu koniec tej kariery. Przepraszam, czemu ty idziesz tam do domu, do niego gotować? Tu możesz sprzyrządzić śniadanie. Więc jestem totalnie zadziwiona tym. Także jeszcze troszkę ma, żeby tam dotrzeć do szczytu tej kariery. Myślę, że ona jak najbardziej, w związku z tym, że jest pracoholiczką, będzie chciała osiągnąć ten szczyt kariery. Co prawda za 2 dni zostanie staruszką, ale myślę, że mimo to jak najbardziej się to uda, chyba że umrze przedwcześnie. Dobra, ty właściwie też już wstań, weź sobie prysznic, bo przed szkołą jesteś. Aha, i on w ogóle. O, Dalia będzie miała urodzinki. On ogólnie musi jeszcze lekcje skończyć, także. A ty musisz iść do pracki, także. No już nie jedz, tylko idź do pracki. Też wypadałoby jej jakąś super furę kupić w końcu. Ze względu na to, że. Dobra, też musisz iść do szkoły, w szkole robisz. Ze względu na to, że. Jest na takim wysokim szczeblu. Chodź sobie, albo właściwie zjedz to, co ona już wyjęła. Oj, co ja klikam? O, i też kasierkę dostał za to, że to zadanie wykonał fajnie. Mam nadzieję, że jakoś tam wspomoże to jego pracę. Ma jakiś przyjaciół, także niech sobie z nimi chwilę porozmawia. Chociaż w sumie. A, zresztą na razie nie będę wam spoilerować do końca moich planów. Także potem wam powiem, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, bo jeszcze to nie jest ten moment. Dobra, podaj jej. Aha, daj jej butelkę. Posprzątaj i odłóż resztki. I zapłać rachunki. Grabić liście byś chciał, chłopie. No i weź ją podnieś. Chwilkę coś tam z nią porób, bo jednak wasza relacja jest słabsza przez to, że. Była świadkiem twojej zdrady. Aha, on jest na wycieczce w ogóle w szkole. O! Okej. Okay. O nie, ja zapomniałam w ogóle. Jesienne jedzenie. Zapomniałam jej zaznaczyć. No dobra, to już ta końcówka, no bo już ona trochę z tymi współpracownikami poprawiła relacje. Aha, i stop. Jak to skończysz, to potem w sumie jeszcze porób te spotkania, bo. One są cały czas jakoś tak nisko. Naklikam jej sporo. Niech robi, póki może. Dobra, a ty weź zaproś jeszcze raz tą swoją wampirzą dziewczynę, żebyśmy mogli się z nią rozstać. Aha. 2 godziny, no dobra. Także no, musimy niestety zaczekać na nią, ale dobra, no to jeszcze weź sobie prysznic, przyodnij. I wtedy ją jeszcze raz zaproś. Co on tu robi? Beka, jejciu, co za śmierdziel po prostu. Aha, i on się w ogóle zapisał na zajęcia pozalekcyjne, kiedy one są. Aha, w poniedziałki i środy. Okej, okay, fajnie. Stawić pułapkę chce znowu. Tak może wróci do domu. A Dalia co się bawi jakąś zabawką, fajnie. O, otrzymał jakąś nagrodę i świetnie się bawił. To jak się tak świetnie bawiłeś. Aha, to jest jakaś odznaka. Fajnie. Dobra, pilnujemy, niech ta wampirzyca nam tu przyjdzie. Bal jest dzisiaj? We wtorek? Jakoś sądziłam, że. Halo, gdzie ta wampirzyca? O, jest. Romantyczne. Ja się może zaprosić do środka, bo nie wiem, czy ona. Jest ze słońcem w porządku. Dobra. I zerwij. No, zerwij z nią, zanim ci znowu ucieknie. Okej, okay, ale dalej jest to zaliczone. No przykro nam. I teraz ją wyproś. Ale relacja im jakoś mocno nie spadła, także spoko. I zaproś teraz Bellę i zrobimy to samo. W sensie zostanie naszą dziewczyną, a potem z nią zerwiemy. A co wy robicie właściwie?
Wiesz co, ojciec niestety nie ma czasu. Dla ciebie, przykro mi. Stop! O nie, limuzyna po nas przyjechała. Dobra, no to idź sobie na ten bal. Bo nie wiem, jak często te bale są, czy one są jakby co tydzień. Także, żeby nie było. Niech sobie pójdzie na ten bal. O, jaki on ma słodki ten garniturek różowy. Tych spotkań jeszcze dużo masz? Dużo. Co ty chcesz to? Chcesz wracać na wózku do domu? Może być dosyć trudne. No. Zostań naszą dziewczyną, Bella. Stop, coś tu się dzieje. Hektor został uznany władcą szkoły. Król balu nigdy nie wyglądał tak dobrze. Okej. Fajnie, ale no nie czuję się zbyt dobrze, bo jest duży tłum, on jest samotnikiem. Ale okej, fajnie, fajnie. O, jest niezwykle atrakcyjny. Czy mamy tą opcję, żebyś tak, zaproponuj stały związek? Jej, udało się, fajnie. I no niestety, ale Bella, najwyższy czas to zakończyć naszą relację. Oni tak długo w sumie, no nie byli w związku, ale no, darzyli się jakimiś dobrymi uczuciami. Zaproszenie na tańce, które wylosował Hektor, spotkało się z odmową. Postanowił przez resztę wieczoru tańczyć sam ze sobą. Okej. Dobra, czyli mamy 3. Wuhu, okej. Dobra, to jest nasza rodzina, to nie, nastolatka nie. Okej, mamy tą Sunny, ale ona taka była niechętna strasznie do nas. Dobra, czas odpalić profil randkowy. Gdzie to było? Randki online, sprawdź wiadomości. Randki online, przeglądaj profile. Dobra, wracaj do domu. O, odmowa tańca. Dobra, przyjmujemy wszystkich, a co tam? Bebe. Tori, jaka całkiem ładna. Okej. Ta ma tylko inną cechę. Okej, szukajmy może kogoś. Wszyscy pracoholicy prawie, że. O, ta jest nieprzystępna, więc nie. Ta jest romantyczka. Kolejna wampirzyca. A ona nie jest przypadkiem nastolatką? Czy my jej przypadkiem nie mamy znajomych? Dużo mamy już takich starszych, też się mówi. O, Zelda. Dobra. Zaprośmy sobie może kogoś. A, chociaż nie, nie, dobra, jest wczesna pora. Czy te osoby, które tutaj przyjęliśmy zaproszenie, one już nam wskoczyły do znajomych? To weź pogawędź z tą. Hektor chciał wyładować swoją agresję na klasowym kujonie? Hektor był bardzo zaskoczony, gdy kujon bił się całkiem dobrze i zastydził go przed całą szkołą. Hektor! Raczej jego bal nie był zbyt nieudany. No jest złym simem, no ale żeby zaraz się tutaj z kimś bić, no bez przesady. Trochę nie wypada. Zaatakuj, wyściskaj, podrzucaj. W ogóle wiecie, co sobie tak myślałam, że może ja bym wstawiła tutaj mimo wszystko do miasta jakiś taki mały pubik. Coś w tym stylu, żeby gdzieś tam na przykład Przemysław miał gdzie chodzić. Hektor zajmował się sobą, gdy ktoś postanowił nadepnąć mu stopę. Hektor był wściekły i doszło do bójki. Hektor, czy my powinniśmy tobie załatwić jakiegoś psychologa? Czemu tak się zachowujesz? Nie można tak. Co ty robisz? Rozmawiaj o spiskach? Daj butelkę. A niech to, Hektor właśnie założył trójoką lamę pomocy. Oh my God. Dobra. Stop. Wiecie co, może ja faktycznie spróbuję coś tu wstawić, to zaraz wracam. Okej, wstawiłam nam jakiś tam bar w mieście. Jakie w ogóle te drzewa są ładne, takie czerwieniutkie. Tutaj jest. W sumie to jest karaoke, ale wstawiłam tam taki, wiecie, bar prawdziwy, to wtedy powinna tam pracować jakaś osoba. Być wredna dla Przemysława, dobrze.
Okej, dałaś jej butelkę, dałaś, no to fajnie. Też sobie coś, najpierw wyrzuć to zepsute, albo dobra, zjedz sobie kawałek ciasta po prostu. Mam nadzieję, że jacyś Simowie tam się już pojawili. Hektor zobaczył, jak szkolny chuligan oblał jego przyjaciela ponczem. Hektor tak się rozgniewał, że doszło do bójki. Hektor, ja cię błagam, chłopie! O, mam jakąś wróżkę albo wróża. Ale lokal jest dosyć pusty. To jest. Kto to jest? Czy ty jesteś. Ogólnie ładna symeczka. Całkiem. Ciężko. O, jaki ona ma zadarty nosek. Oni nie są spokrewnieni chyba, co nie? Bo szczerze mówiąc, czy ona jest nastolatką? Nie. Jakoś taką ma bardzo. Pokaż się tu. Jakąś ma taką buźkę bardzo. Ogólnie ładna jest nawet. Ładna. Tylko ma taką buźkę bardzo dziecinną. Ale podoba mi się jej nos ten taki zadarty. Nie no, oni to są żadat, czyli no nie są raczej spokrewnieni. Zapytaj, czy single. Bella tu jest! Bridget wyjawiła, że bardzo lubi Sima o imieniu Hector. Hector był tak szczęśliwy, że uśmiech nie schodził z jego twarzy. Okej, ona jest ogólnie w związku. Okej, a Hector nawiązał swój pierwszy romans z Bridget. Fajnie, fajnie. Ogólnie akurat lubię to na tym balu, że też często jakieś tam relacje się tworzą między tymi Simami. Dobra, najpierw się troszeczkę z nią zaprzyjaźnijmy może. Bo jeśli ona jest w związku, to raczej będzie odrzucać nasze zaloty. Chyba, że jest taka sama jak Przemysław. Dobra, dziecię, jak się masz, skorzystaj sobie. A ty możesz sobie jeszcze chwilę popracować z domu. On jeszcze jest na tym balu. Okej. Bez pracy jest. Okej, Hector ma zaraz szlaban policyjny. Jest pracocholiczką i jest roztrzepana. Poproszę wróżkowy pył. Ciekawe. Nie wiem, do czego nawet to by miało służyć. Na pewno też w którymś pokoleniu troszeczkę się pobawimy tymi supernaturalnymi stworzeniami. Chociaż nie wiem jeszcze, bo na przykład wróżki strasznie długo żyją. Ja mam takie. This is too much. Okej, okay, Hector wrócił i coś tam. O, włożył dalej do kojca, jak słodko. Super. Czy ty odrobiłeś lekcje? Nie, to weź odrabiaj lekcje dalej. Ogólnie, mimo wszystko, jakieś te wspomnienia miał raczej dosyć pozytywne, więc fajnie. I ty też możesz iść właściwie już spać. I Hector, jak skończysz, to też do spanka. Okej, zaraz mamy dzień grozy. Ten by się chciał z Bellą całować. Aha. Chyba ogólnie. Stop, czy ona wyszła, czy poszła do toalety? Poszła do toalety, okej. Czy możemy ją jakoś zawołać po prostu? Ona chyba chce iść do domu. No jest po północy chwilę, no ale. Aha, bo to jest ta scena do tego, do tej kariery. Ośpiewaj zy. Może wtedy uda się z nią wyjść. W ogóle musiałam tak ten bar wstawić, bo z jakiegoś powodu nie chciał się wstawić. Nie wiem czemu. Okej, muszę to uwiecznić, bo. Iconic. Chwal ciężką pracę. Wow, jak oni pięknie śpiewają. Dobra, koniec już śpiewania. Albo i nie. Okej, okay, no ta relacja im dosyć fajnie rośnie, więc.
Ale zamknęli bary. Okej. Czyli tylko do 3 można być w barze. No dobrze wiedzieć, to do zobaczenia jutro. Okej. Już mamy w sumie godzinę 15. Hector był w szkole, jest teraz na zajęciach. Biedaczysko jest zestresowane. Ona sobie tu pracuje z domku. A ty weź tutaj dalej trochę. Wyściskaj, podrzucaj i wrzuć ją na siodełko. I daj buteleczkę. Dobra, i jeszcze się wykąpi, może się spotkać, może znowu z tą dziewczyną. Okej, ty sobie może pograj, to ci podniesie zabawę? Okej, chcesz ją wyściskać, no to wyściskaj ją. A ty, czy możesz się umówić z nią, z naszą wróżką? Dobrze, umówcie się w tym barze. Okej, fajnie, chce się z nami spotkać, także spoko. Ty byś chciał w ogóle zrobić psikusa, stop. To idź tu, zostaw psikusa. A potem graj solo. Dobra, i teraz skupmy się znowu na Przemysławie. Jest nasza wróżka. Ogólnie tak się zastanawiałam, czy nie zrobić Przemysławowi jeszcze jedno dziecko. Nie wiem, co o tym myślicie, dajcie znać. Tak bez szału zareagowała na te nasze podrywy. Także jeszcze może chwilę. Matko, kto to tam tak wyje? O, już tam przyjaciółmi. To może teraz. Jejcie, jak tam buczą. Jest pechowcem. No nie lecą minusy, ale no nie jest taka, wiecie. Jest taka dosyć obojętna na to wszystko. Okej, okay, to jej się już nie spodobało. Jest wesoły. Czy ona go frendzonuje? Wiem, że jesteśmy niemili, bo próbujemy rozbić jej związek, ale... Ale wiecie, no... O nie, Liliana Lada umarła? I czemu Celia jest w żałobie? To chyba on powinien być. Brakuje nam jednej jej cechy. Nie wiem, czy ona jest właśnie nieprzystępna. Daj jej może kwiatki. Kwiatki są zawsze fajne. O, kwiatki jej się spodobały. Okej, okay, no teraz już mamy randkę, więc to powinna raczej... O! Okej, okay, zaczęła reagować na to wszystko. I dajesz... Nie, nie chciała tamtego czegoś, ale okej, okay, jest w porządku. Pierwszy pocałunek też się udał. Prawdopodobnie, żeby właśnie ona została jego dziewczyną, to, że tak powiem, musimy rozwalić ich związek. Dobra, możesz sobie z nim pogadać, nie wiem kto to jest. Jakiś dziadek. Czekajcie, zobaczymy jak sobie dzieciaczki radzą. Aha, ty oglądasz telewizję, to weź sobie tutaj pograj. Czemu to się nie spełniło spodać psikusa?
Pomuzykuj sobie może. A ty może przeżyć spaghetti z sosem warzywnym. Zjadłabym takie spaghetti pyszniutkie. Oj, nie, to jest skasiłam. W sensie mu. No trudno. O, poproś o zerwanie z Mortimerem, proszę bardzo. Mam nadzieję, że się zgodzi, no. O jasne, że z nim zerwę, masz rację. Jejciu, no nie mogę z tego, jak oni tam się drą. No dajcie mi tą opcję, żeby została moją dziewczyną. Okej, on ma kolejnego wroga. Dobrze wiedzieć. O, zaproponuj stały związek. Jej, super. No dobra, no zanim się z nim zrozstaniemy, no to fajnie byłoby jakieś uchu zrobić. Matko moja pralka jakiś szaleństw dostaje. Także jakby, gdzie moglibyśmy pójść? W sensie, czy jak ja mu dam, że wróci do domu, to on wróci z nią? Czy sam? A, może jest taka opcja, że zaprosi do domu. O, zaproś do siebie. Okej, okay, jadę do domu. Dobra, chwila. Skupmy się chwilę na tym, co się dzieje w domu. Ona jest zmęczona. Także wrzuć ją do kołyski. Ty też jesteś zmęczony i głodny, ale dobra, już nie jedz tylko to, a ty idź spać. Dobra, a wy... Oj nie, ty. Może zaproś ją na noc, żeby ona nam nie uciekła zaraz, bo jest późno. O, chcesz zostać dłużej? Gdzie ty idziesz? Aha. Halo, ja się wrzucić do kołyski, co ty robisz? Dalia, wyjdź tu na korytarz. Ty też chodź tu. Włóż Dalię do końca. Matko, kto tam drzeria? Dobra, zróbcie sobie uchu. I włóż ją do końca, no. Dziękuję i do spania, Matko Święta. Dobra, to teraz niestety przykro mi, bardzo cię lubimy, ale... No ale to jest ten czas, kiedy musimy niestety się z tobą rozstać, bo potrzebujemy jeszcze 6 osób. Także zerwij w toalecie. A potem skorzystaj z toaletki i do spania. No więc tak, to chyba sobie skończymy. Oj nie, to mogłam zaznaczyć. No jeszcze może ją pocałujesz, zobaczymy. W każdym razie dajcie mi właśnie znać, co o tym myślicie, żeby właśnie zrobić mu jeszcze z kimś dziecko. Otóż nie wiem, bo nie miałam takiego planu, więc może nie, bo wtedy bym czuła taką potrzebę, żeby wciągnąć tą osobę do naszej rozgrywki, tego Sima. No zobaczymy. W każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! Kończę z tym widokiem na te brudne talerze. Pa!